W tym filmie zaprezentuję narzędzie pędzel do pasowania. Narzędzie to znajduje się w tym miejscu i służy ono do korekty fragmentu zdjęcia. Narzędzie to omawiałem już w poprzednim kursie Photoshop Lightroom 4, szybki start, gdzie korygowaliśmy oczy, zęby, a także skórę na jednym z portretów. Tutaj pokażę nieco inne zastosowanie tego pędzla na przykładzie tego portretu grającego Indianina. Narzędzie to wybieramy poprzez kliknięcie w tym miejscu. Ja teraz posługuję się tabletem graficznym po to, żeby wygodniej było mi. Rysować po tym zdjęciu, czy też malować. Na początku musimy wybrać, co będziemy chcieli naszym pędzlem zrobić. Możliwości mamy całkiem sporo. Spójrzmy, możemy pędzlem zmieniać temperaturę fragmentu zdjęcia, zabarwienie, ekspozycję, kontrast, a także wiele, wiele innych parametrów. Ja w tym przypadku będę chciał na przykład zmienić nasycenie i ostrość tutaj tej opaski na głowie tego pana. Żeby to zrobić, mogę tutaj kliknąć w tym miejscu, gdzie piszę teraz Custom. I wybrać stąd jakiś predefiniowany efekt, na przykład ekspozycja, kontrast czy też clarity. Powiedzmy, że wybierzemy tutaj clarity, czyli klarowność. Ja tutaj zwrócę jeszcze uwagę na te hmm, predefiniowane ustawienia, które używałem w poprzednim kursie, czyli poprawa oka, zmiękczanie skóry i wybielanie zębów. Teraz jednak wróćmy do bardziej podstawowych ustawień, na przykład do zwiększania klarowności. Wybieramy więc tę opcję. I spójrzmy, słowa Clarity przesuną nam się tutaj do połowy, czyli na wartość 50. I teraz, malując tym pędzlem po naszym zdjęciu, będziemy zwiększać klarowność tego fragmentu, właśnie do wartości 50. Spójrzmy, jak to będzie wyglądało. Ja może jeszcze dostosuję tu sobie tutaj nieco wielkość tego pędzla. Wcisnę teraz lewy nawias kwadratowy, tak żeby zmniejszyć wielkość tego pędzla. Możemy to również zrobić oczywiście tutaj z tego menu size. I możemy zacząć malowanie. Ja jeszcze nieco ten pędzelek zmniejszę. Delikatnie przesuwam się tutaj po tych obszarach. Efekt będzie prawdopodobnie na początku bardzo subtelny. Jako, że posługuję się tabletem graficznym, to nacisk piórka ma tutaj duże znaczenie. Za chwilę to zobaczymy. Spójrzmy tutaj, dość mocno będę teraz naciskał, po to, żeby efekt ten był silny. I za chwilę zobaczymy podgląd tego, co namalowaliśmy. Przesunę się teraz nad tą kropeczkę, która symbolizuje mi ten efekt, który przed chwilą dodaliśmy, cały ten obszar. Po przesunięciu się nad niego i przytrzymaniu, zobaczymy na czerwono zaznaczony fragment obszaru, który przed chwilą zamalowaliśmy. Jak widać, tutaj czerwień jest dość blada, natomiast na tym kółku była znacznie intensywniejsza, co oznacza, że tam dużo mocniej przyciskałem piórko. Wyłączę na chwilę opcję Auto Mask, ponieważ nie interesuje mnie teraz ta opcja, ona jest wręcz przeszkadzająca. Omówimy ją sobie w następnym filmie i możemy kontynuować naszą pracę. Jeżeli mamy już dodany taki konkretny pędzel czy takie konkretne zamalowanie, to nie jesteśmy tutaj ograniczani jedynie do efektu, który na początku daliśmy, czyli na przykład do zwiększania klarowności. Możemy również zwiększyć wyostrzenie tego fragmentu. Klikam i przeciągam suwak Sharpness mocno w prawo. Możemy też na przykład zwiększyć kontrast elementów znajdujących się w tym miejscu. Ja oczywiście nieco tutaj przesadzam po to, żeby zaprezentować działanie tego narzędzia. Spójrzmy, pod tym całym obszarem wszystkie te efekty, które tutaj ustawiliśmy, są nadawane. Jeżeli te efekty są zbyt silne, to możemy je w łatwy sposób złagodzić. Przesuwamy się ponownie nad tą kropkę, która symbolizuje nasze bieżące zamalowanie. Klikamy i przeciągamy w lewo. Ja w tym przypadku po prostu nacisnąłem piórkiem na tablet i przesuwam się w lewo. I spójrzmy, wszystkie te suwaki przesuwają się również w lewo, czyli efekt jest łagodzony. Jeżeli kliknę i przesunę w prawo. To przesuną się one tutaj do maksymalnych wartości, przy których były poprzednio przeze mnie ustawione. Tak więc jest to prosty sposób na osłabienie efektu, który przed chwilą nadaliśmy. Na danym zdjęciu możemy dodać również inny pędzel, inną korektę. Wciskamy w tym celu tutaj ten przycisk New i na nowo możemy zdefiniować, co nasz pędzel będzie robił. Powiedzmy, że w tym przypadku będziemy chcieli rozjaśnić tutaj te białe elementy, znajdujące się na pióropuszu. W tym celu stąd wybiorę na przykład ekspozycję, czyli rozjaśnianie lub przyciemnianie. W tym przypadku ekspozycja ustawiona jest na minus. Ja przesunę ją na plus dość mocno i możemy zacząć malowanie. Zmiękczanie pędzla nieco zwiększę. Rozmiar zmniejszę. Może jeszcze troszeczkę go zmniejszymy. I możemy teraz przytrzymując klawisz w spacji kliknąć, tak żeby powiększyć sobie to zdjęcie, albo tutaj przełączyć się na przykład na opcję 1 do 1. I możemy rozpocząć malowanie. Spójrzmy. Wygląda to w ten sposób. Pędzelek jest zbyt mały. Powiększam go tym razem korzystając z klawiatury. Przytrzymuję klawisz w spacji i przesuwam obrazek, tak żeby widzieć kolejne fragmenty mojego zdjęcia. No, jak widać, efekt ten jest zbyt mocny. Za chwilę go spróbujemy nieco osłabić. Przesuwam się z ekspozycją. W lewo do bardziej sensownych wartości i możemy kontynuować dalej nasze malowanie. Tutaj, jak pamiętamy, jeżeli korzystamy z tabletu graficznego, to wszystko zależy również od naszego nacisku. Przytrzymuję ponownie klawisz spacji, przesuwam zdjęcie do kolejnego fragmentu i dalej malujemy. Ja, dla ułatwienia, dla przyspieszenia tego filmu, przejdę tutaj jednak do opcji Fit i będę kontynuował pracę. Być może Zbyt dużym pędzelkiem przy takim ustawieniu, ale za to praca ta będzie znacznie szybsza. Możemy podejrzeć to, co zrobiliśmy, również przesuwając się nad tą kropeczkę. Spójrzmy, że poprzednia kropeczka również jest widoczna, ale nie znajduje się w niej czarna plamka, co oznacza, że nie jest to w tym momencie pędzel aktywny. Teraz używamy drugiego pędzla, który jest symbolizowany przez tą kropkę z czarną plamką w środku. Spójrzmy, to jest to, co zamalowaliśmy. Jeżeli gdzieś wyjechaliśmy, możemy w każdej chwili usunąć fragment tego malowania. Powiedzmy, że tutaj za dużo pomalowaliśmy, zmniejszę więc sobie teraz pędzelek, przytrzymuję lewy klawisz alt i spójrzmy, malując w tym miejscu, możemy te efekty usunąć. Spójrzmy jeszcze raz, jak to wygląda na podglądzie. No i rzeczywiście udało nam się, nie ma tutaj już czerwieni, także przytrzymując lewy klawisz alt, bardzo prosto możemy usuwać niepotrzebne zamalowania. Możemy to też zrobić przełączając się chwilowo do opcji Erase. I tutaj możemy dokładnie dostroić wielkość pędzla i jego zmiękczanie. Spójrzmy, to jest właśnie ten pędzel. Czyli w przypadku usuwania posługujemy się nieco innym pędzlem. Ja jednak wrócę tutaj do pędzla A. Powiedzmy, że na tym zakończyliśmy nasze malowanie tych białych fragmentów. Spójrzmy, jak one wyglądały jeszcze przed chwilą. To jest zdjęcie przed, to jest zdjęcie po. Według mnie takie rozjaśnienie jest wystarczające, ale jeżeli chcemy, możemy jeszcze tutaj delikatnie zwiększyć klarowność przesuwając suwak Clarity nieco w prawo. Możemy oczywiście tutaj dodać jeszcze wiele innych pędzli. Powiedzmy, że ta lewa strona jest dla nas zbyt ciemna. Chcemy ją rozjaśnić, po to, żeby był większy kontrast między tłem a naszym grającym Indianinem. W tym celu dodajemy tutaj nowy pędzel, jeszcze raz klikam na new. Wybierzmy stąd opcję. Na przykład Highlights. Czyli rozjaśnienie najjaśniejszych fragmentów zdjęcia, pędzel ja sobie go mocno powiększę i zwiększę też rozmiękczenie, tak żeby krawędzie miał bardzo miękkie. To jest symbolizowane poprzez to drugie kółeczko, poprzez to większe kółeczko. I teraz możemy rozpocząć malowanie w tych obszarach. Pamiętamy, że pędzel ten działa tylko na najjaśniejsze fragmenty zdjęcia. Ponieważ zmieniamy tutaj jedynie highlights, suwak highlights. Spójrzmy, co osiągnęliśmy. Przesuwam się nad tą kropeczkę. No, widać, że zamalowałem to dość dokładnie. Możemy tutaj jeszcze wprowadzić jakieś drobne poprawki. I tutaj, w tym miejscu. Możemy też delikatnie zwiększyć ekspozycję. I na tym naszą pracę możemy zakończyć. Spójrzmy, jak to zdjęcie wyglądało przed zmianami, a jak wygląda po zmianach.